Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny sobotni poranek. Miło mi, że aż tylu Was się tutaj pojawiło. Ja nazywam się Tomek Mirowski. Jestem tutaj z ramienia firmy 3Soft, gdzie obecnie zajmuję się szeroko pojętą definicją architektury systemów IT. Mam przyjemność poprowadzić dla Was prelekcję na temat aplikacji strumieniowych. Jak widać w temacie, aplikacje strumieniowe, przyszłość, chwilowa moda. W trzech słowach o samej prelekcji. Postaram się Wam plus minus opisać tak naprawdę, czy są aplikacje strumieniowe, co możemy zrobić, żeby łatwo i przyjemnie je wdrożyć w naszych projektach i jakie problemy lub, kto woli, wyzwania czekają Was w takich projektach i opiszemy sobie kilka możliwych przypadków użycia. Czym tak naprawdę jest streaming? Dla wielu streaming jest aplikacją w rozumieniu YouTube'a, Spotify'a, Netflixa. Wszystkim, co streamuje Wam obraz lub dźwięk. Dla nas tak naprawdę streaming to trochę inny poziom danych. To jest inny poziom danych. Mam na myśli dane, które identyfikują Was, dowolnego klienta, dowolne urządzenie. Czyli używając na przykład YouTube'a w streamingu, gdzieś w backgroundzie, ktoś zbiera o Was informacje, co oglądacie, jak często to robicie, lub kiedy. Tych dwóch młodych ziomaków, którzy są na screenie, idealnie prezentują różnicę w sposobie przetwarzania danych. Jak wiecie, standardowo większość systemów, które istnieją na rynku, przetwarzają dane wsadowo. Co tak naprawdę oznacza to do samego przetwarzania danych? Opiszmy sobie to na przykładzie organizacji finansowej. Mamy centralę takiej firmy i X agencji rozproszonych na terenie. Kiedy nie mamy wdrożonego streamingu danych dla takiej instytucji, dane przesyłane są po zakończeniu dnia księgowego. Czyli na przykład o 18 rusza proces przesyłania danych do systemu centralnego i tam o godzinie X zaczyna się end of day, end of week, end of year. Rano, by rano móc tak naprawdę biznesowi dostarczyć piękny, kolorowy wykres tego, co firma zarobiła lub straciła dnia poprzedniego. Problem pojawia się wtedy, kiedy biznes potrzebuje te informacje teraz. Więc co możemy zrobić? Możemy wprowadzić modyfikacje do naszego systemu. Możemy zmodyfikować go na tyle, by obsługiwał strumienie danych. Jak widać, chłopaka po prawej, który ambitnie spija wodę ze szlauchu, tak naprawdę to jest ideologia danych strumieniowych. Dane analizowane w bardzo małych jednostkach czasu, dane segregowane i dostarczane klientowi w wymaganym przez niego opóźnieniu. Czyli na przykład klient chce wiedzieć, co się dzieje w jego firmie co 5 minut. Zbieramy dane strumieniowo co 5 minut i po 5 minutach mamy wynikową daną pozwalającą określić stan poprzednich 5 minut. Kiedy wiemy, czym różni się budget streamingu, możemy tak naprawdę omówić sobie sam streaming i parę test dotyczących streamingu. Znowu wracając do poprzedniego slajdu, wielu, mówiąc o streamingu, myśli tak naprawdę o firmach zajmujących się mediami, telekomami i wszystkim innym, co serwuje samo wideo lub audio. Ale tak naprawdę strumienie i dane strumieniowe, aplikacje strumieniowe możecie wdrożyć wszędzie. W dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę wszystko już jest podłączone do sieci, wszystko generuje dane, nawet wasza lodówka w domu. Problem jest taki, że generuje to straszne ilości danych. Dane, które w większości mogą być bezwartościowe. Więc idąc dalej, gdybyśmy analizowali wszystko, co dostajemy, to tak naprawdę potrzebujemy niesamowicie dużą infrastrukturę. Ale możemy te dane tak naprawdę posortować. Możemy wybrać z nich to, co potrzebujemy. Załóżmy, że mamy naszego klienta, który serwuje nam dane w postaci JSON-a. Każdy klient opisywany jest 20 cechami w strukturze danych. Mamy akcję marketingową dla jakiejś puli wiekowej z jakiejś geolokacji. Więc co tak naprawdę musimy zrobić? Wyczesać z tych wszystkich danych tylko dwie cechy, które analizujemy. To pozwala nam tak naprawdę ograniczyć infrastrukturę do minimalnego minimum i dostarczać dane w locie. Dalej. Czy jednak wszystko może być strumieniem? Nie. Tak, ale nie. Dlaczego tak, ale nie?
Wszystko jest ładnie i przyjemnie, gdy przeglądamy dokumentację każdego produktu, każdego języka programowania i wszyscy pokazują Wam przykłady na zasadniczym Hello World. Wtedy zawsze wszystko fenomenalnie działa. Problem pojawia się wtedy, kiedy strumienie danych nie są wszystkim, co potrzebujecie do przetworzenia, wykonania analizy. Problem pojawia się wtedy, kiedy musicie dane wzbogacać o dane z innych strumieni. Ale techniczne aspekty omówimy sobie za chwilę na dwóch magicznych przykładach. Idąc dalej. Dlaczego nastąpił taki boom streamingu? Dlatego, że na rynek weszło wiele rozwiązań open source'owych. Kiedyś były to głównie rozwiązania komercyjne, które kosztowały 7 lub więcej cyfr, wymagały bardzo specjalistycznej wiedzy. Teraz, dzięki temu, że mamy open source'a, mamy clouda, tak naprawdę wszystko można wdrożyć w miarę małych kosztach. Okej, wiemy czym jest streaming, wiemy do czego może nam służyć, jakie może mieć konsekwencje, skąd możemy pobierać dane. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ile danych generują wasze telefony komórkowe per doba. Też byłem bardzo zdziwiony, ja osobiście, tylko okazało się, że są to setki terabajtów na dobę. Tyle danych bez waszej wiedzy lata z waszych telefonów. To są dane, które są gdzieś zbierane, analizowane. Tak samo jak używacie Facebooka, jakiegokolwiek innego portalu społecznościowego. Ilość danych, które lata w tle, jest ogromna. Przechodząc na trochę inny pułap przykładu źródłowych danych, krowy. Nie wiem, czy kojarzycie definicję IoT, Internet of Things. Wszystko wzięło się tak naprawdę od definicji Internet of Cows. Dlaczego? Ładnie to opisuję na przykładzie farmera, który ma bardzo dużą farmę. Ma tam ponad 1000 krów. Dbanie o swoje zwierzęta w takiej ilości wymaga albo bardzo dużych nakładów ludzkich, albo bardzo dobrych nóg. Ale i tak czas, który musielibyśmy poświęcić, żeby zadbać odpowiednio o każde zwierzę, jest nieskończenie wielki. Więc wymyślono, że oczujnikują wszystkie te krowy i dane zbierane z tych czujników będą analizowane w locie. Stąd tak naprawdę wzięło się całe IoT. Tyle teorii, trochę więcej praktyki. Jak widzicie na slajdzie, mamy bardzo złożony schemat systemu informatycznego. Jakby nie było, każdy system na końcu składa się z takich trzech klocków. Różnica jest tylko taka, co włożycie do waszego blackboxa. I tutaj tak naprawdę dzięki open source'owi, dzięki dostępnym rozwiązaniom, które są obecnie na rynku, możliwości jest multum. Przeanalizujmy sobie dwa przykłady projektów, które możemy wdrożyć. Przychodzi do was klient i mówi tak. Chcę analizować dane swoich klientów w czasie, kiedy oni pojawiają się w mojej firmie. OK? Drugi kliencie, jakie masz dane? I tu wracamy do poprzednich slajdów. Pojawia się pytanie, co za dane i w jakiej formie są nam serwowane. Jest OK, kiedy mamy jeden strumień. W naszym scenariuszu, w przykładzie łatwym, mamy klienta, który generuje dane w postaci plikowej. Wróćmy do naszego JSON-a. Nie ma on bazy danych, jest to jakaś mała firma na końcu świata, gdzie gość ma swoją formatkę, dane zapisywane są do pliku płaskiego. Ale jest jakaś tam nowość technologiczna, jest to JSON. Klient chce, żebyśmy analizowali, bazując na silniku reguł, te dane w locie i przygotowywali mu profile klientów. OK, znowu, można wdrożyć mnóstwo rozwiązań komercyjnych, gdzie każdy zaczyna się od miliona dolarów. Po co? Na przykładzie widzicie wdrożenie, na przykładzie NiFi'a. NiFi składa się tak naprawdę z małych procesorów. Dzięki czterem klockom, które widzicie na slajdzie, mamy wdrożony projekt streamingowy. Pobieramy dane ze źródła. Urządzenie samo ma wdrożonego watchdoga, który weryfikuje, czy nowe dane pojawiają się w pliku. Urządzenie samo przesyła je do silnika decyzyjnego, wykonuje analizę. Ostatnim klockiem jest tak naprawdę output. Zapisanie danej wynikowej wzbogaconej o profil klienta. Czwarty klatek to tak naprawdę była moja interpretacja logu tego, co się dzieje. Nie musiałoby go tam być. Mając trzy klocki, używając drag and dropa, w 5 minut tworzycie projekt, który streamuje, analizuje wasze dane. Co możemy zrobić z takim projektem dalej? Wracając do przykładu naszych krów. Jeżeli strumienie nie są zależne od siebie,
jeżeli każdy strumień zawiera eventy niezależne od siebie. Tak naprawdę skalowalność takiego systemu, mnogość źródeł, to tak naprawdę wręcza się do drag and dropa kolejnego watchdoga na kolejnym źródle. I tyle. Nie ma problemu, nie musicie wdrażać kodu, dołożycie sobie klocek, wszystko wam działa. Większym wyzwaniem tak naprawdę są złożone systemy. Wieloźródłowe, kiedy dane są zależne od siebie, kiedy wymagają wielostopniowej, wielokrokowej analizy. Okej, na naszym przykładzie zawsze mamy jakieś wyjście z naszego systemu, ale to nie jest problem tej prezentacji. Zostawmy to sobie na kiedy indziej. Skupmy się w tym etapie na naszych źródłach. Mamy trzy strumienie danych. Strumień z samego dołu, ten trzeci, jest samowystarczalny. Zawiera wszystkie dane, które potrzebujecie do przeprowadzenia analizy. Wszystkie dane, które pozwalają wam na wyprodukowanie wiarygodnej, wartościowej danej. Problem jest z tymi pierwszymi dwoma. Strumień drugi zawiera jakieś informacje, ale analizując tylko strumień drugi, nie przedstawiacie klientowi prawidłowych wartości. Dlaczego? Bo musi on zostać wzbogacony o dane ze strumienia numer jeden. Załóżmy, że w naszym projekcie używamy Sparka. Idąc dalej, żeby być up to date, używamy Structured Streamingu ze Sparka. Structured Streaming niestety nie pozwala nam natywnie łączyć żadnych strumieni danych. Co możemy zrobić? Dołożyć krok pośredni. Jest wiele komponentów, które pozwalają wam na łączenie strumieni. Jako etap tak naprawdę preanalizy. Kiedy jesteśmy w stanie dostarczyć do naszego klienta, do naszego systemu, już jeden strumień wzbogaconych danych. Jak może to wyglądać? Mamy nasze dwa strumienie danych. Strumień pierwszy to tak naprawdę, nazwijmy go sobie naszą tabelą słownikową. Mamy klienta i przysługujący mu w danej chwili rabat. Tabela działa na zasadzie insertu lub update'u. Dane dla klienta, których nie ma w systemie, są do niego zapisywane. Dane z klienta, które istnieją w systemie, są update'owane. To jest dana, o którą wzbogacamy nasz strumień drugi. Jak widzicie, strumień drugi to tak naprawdę numer klienta i w naszym systemie w cudzysłowie towar, który kupił. System analityczny wymaga, żeby podać mu, jaki rabat w danej chwili należy się klientowi. Kiedy klient pierwszy kupuje towar, nasz pośredni klocek dokłada do strumienia danych rabat z tabeli słownikowej. Kiedy ten sam klient zrobi to za chwilę, a wartość w tabeli słownikowej zmieniła się, w naszym przypadku na 10%, to kolejna dana, która wpadnie do systemu analitycznego, to już wartość 10% rabatu. Ok, mamy załatwione dane wyjściowe. Przechodzimy do analizy. W odróżnieniu od systemu pierwszego, kiedy mieliśmy zwykły silnik decyzyjny oparty na 4 ifach lub 5, nieważne, tutaj wykonujemy parę naprawdę ciężkich operacji. Musimy to nas agregować, musimy dane przetransformować i przefiltrować. Skoro wiemy, że używamy w naszym komponencie Sparka, Spark w swoim natywnym API pozwala nam tak naprawdę na wykonanie większości operacji dzięki metodom, które wam udostępnia. Nie musicie się martwić, że musicie w jakiś magiczny sposób napisać pętlę, która w określonej jednostce czasu wykona za was analizę. To wszystko robi za was Spark. Jak to może wyglądać? Ok, jedyny tekst w prezentacji. Ten cały kod, który widzicie, uruchomi wam i wykona analizę streamingu. Pierwszy blok, tam gdzie jest read stream, to tak naprawdę definicja źródła. Podając 4 parametry, natywnie podłączacie się do źródła, w naszym przypadku do kawki. I tyle. System zrobi za was całą resztę. Bloki tam po prawej, gdzie jest group by i filter. System sam zgrupuje za was dane. System sam zgrupuje za was dane w czasie, by móc je zapisać do systemu zewnętrznego. System sam przeprowadzi filtrację danych per kolumna, którą wskażecie. W tym przypadku grupujemy klientów, wszystkich, którzy wpadli do systemu, i liczymy, ilu unikalnych klientów wykonało u nas zakupy. Jednocześnie odsiewamy wszystkich, którzy w tym przypadku mieli więcej niż 25 lat. Mając tak wykonaną transformację danych,
Możemy je zapisać do naszego źródła. Tutaj znowu wybraliśmy Kafkę. I znowu, podając tylko 4 parametry, łączycie się do systemu zewnętrznego klienta i wysyłacie tam dane. OK, mamy group by'a, mamy filtr. Tak naprawdę możemy tym zrobić większe rzeczy, które chce od nasz klient. Ale co, kiedy musimy wykonać tak naprawdę bardziej złożoną analizę, kiedy API nie zapewnia nam natywnych metod? Możecie użyć jednego z 3, więcej, to się ciągle rozwija, jak to open source, języków programowania. Ktoś woli Java, może to być Java. Ktoś woli Scala, ktoś woli Pythona, bez różnicy. Całą normalną transformację danych, operacje na stringach, wyrażenia regularne, to wszystko możecie robić na danych, które wpadają wam do systemu w locie. Event by event. Wpada wam event, robicie transformację, nie wiem, URL-a, obcinacie go, agregujecie go, wypluwacie go na zewnątrz. Per zdarzenie w czasie. Uruchomiliśmy nasz system, wszystko fenomenalnie działa. Wypluwamy klientowi dane w wymaganym przez niego oknie czasowym. To już jest to nasze magiczne 5 minut. Ale klient i tak chce móc po 24 godzinach, po 48 godzinach, po dowolnej jednostce czasu, zobaczyć wynik całościowy. Nie jest problemem integracja systemów real-time'owych z systemami wsadowymi. Jak widzicie na tych 5 magicznych kółeczkach, tak naprawdę mamy ładowanie danych. Ładowanie danych od góry jest procesem ciągłym. Analiza strumieniowa jest również procesem ciągłym. Wypływa wam co 5 minut dane wyjściowe. Raz na godzinę, przypuśćmy, uruchamiacie z tych danych operacje wsadowe. Nasz streaming zapisuje dane, załóżmy, do plików. Po godzinie macie tych plików przez 5 minut 20. Plus minus. Ładujecie 20 plików do waszego systemu wsadowego, przetwarzacie je. Macie takich plików wynikowych 12, 24 na dobę. Po 24 godzinach uruchamiacie kolejny etap end of day'a, kiedy system wypływa wam raport za 24 godziny. Jednocześnie macie dostęp do wyników każdego z tych kroków. Więc jak widzicie, integracja systemów streamingowych ze systemami wsadowymi nie jest niemożliwa. Tyle z kwestii technicznych. Teraz to, co tygrysy lubią najbardziej, pieniądze. Co to oznacza pieniądze? Jak widzicie na wykresie, sumy tam są naprawdę kosmiczne. Są to, według badań, zarobki, które firmy przetwarzające dane strumieniowe zarobiły lub przewidywalnie zarobią w najbliższych latach. W tym roku szacowany zarobek to ponad 800 milionów dolarów. Wykres rośnie liniowo. Za 2-3 lata przewidywany zarobek takich firm to 1,8 miliarda dolarów. Skąd się to wzięło? Dlaczego są takie przewidywania? Jak mówiliśmy wcześniej, dzięki temu, że ilość komponentów open source'owych, jak widzieliście, złożoność tych procesów i wdrażania takich systemów powoduje, że rosną one liniowo. Każdy może dzisiaj mieć streaming. Nie wymaga to kosztów. Wszystko wymaga jakichś kosztów, ale nie wymaga to kosmicznych kosztów. Nie ogranicza się tylko do wielkich korporacji, które mają milionowe fundusze na projekty, by uruchomić u siebie coś, co liczy im, czy czerwony jest czerwony. Dzięki temu, że tak naprawdę wszystko, tu prawie wszystko jest już podpięte do sieci. Wszystko generuje jakieś dane. Ilość oczujnikowanych urządzeń, nie wiem, jak mówiliśmy wcześniej, lodówka podpięta do sieci, pralka podpięta do sieci, wszystko generuje dane. Dane te muszą być gdzieś analizowane. Wszystko tak naprawdę jest informacją handlową. Na przykładzie naszych pralek i lodówek. Klienci mogą wiedzieć, gdzie i jakie pralki ludzie chcą kupować. Takie dane, na takie dane jest zbyt. Więc firmy, które tak naprawdę nie tyle przetwarzają, co produkują i dostarczają dane, rosną w siłę. Dlatego właśnie przewidywalny jest taki dochód tych firm w kolejnych latach. Trochę przykładów z życia. Każdy z was ma kartę bankomatową. Nie wiem, czy każdy z was, mam nadzieję, że nie, nawet że nikt z was, miał tą przyjemność, że ktoś czytał mu kartę. Załóżmy, że nasz bank ma uruchomione aplikacje streamingowe do wykrywania fraudów. Co to znaczy? Macie tego pecha, że ktoś czytuje wam kartę. Za godzinę robicie transakcję tu w Gliwicach. Ale jakimś cudem w systemie bankowym za 1,5 godziny pojawia się transakcja gdzieś w Rosji.
Bo to zazwyczaj tak bywa. I nikogo nie obrażając oczywiście. Więc mają streaming, wiedząc o takich akcjach zawsze w czasie z minimalnym opóźnieniem, bank, system bankowy jest w stanie zareagować. Zablokować tą kartę, zablokować tą transakcję. Gdybyśmy tak naprawdę czekali do załadowania danych po ostatnich 24 godzinach, system analizuje dane w procesie end of day'a, więc tak naprawdę wyjdzie to dopiero następnego dnia, kiedy wasze pieniądze znikną. Innym przykładem jest retail. Wiem, że czasy się trochę zmieniły i pewnie nikt już sobie nie wyobraża, że wchodzi do sklepu, gdzie nie ma produktów. Ale może zdarzyć się, że jest boom na jakiś właśnie produkt w jakimś sklepie. I znowu, kiedy mamy przetwarzanie wsadowe, sklep wysyła raport po skończonym dniu, kiedy od 3 godzin nie ma tam produktu. Ale gdyby ten sam sklep wysyłał te dane o sprzedaży, o stanie magazynów w streamingu, system centralny, system zaopatrzenia mógłby zareagować wcześniej, wysłać tam kuriera z towarem, jakkolwiek, dzięki po prostu informacji po 5 minutach, że kończy nam się towar. Każdy z was widział filmy o tych dobrych i o tych złych. W wielu firmach ci dobrzy szukają tych złych, używając monitoringu zamontowanego w mieście. I znowu, mamy dane przesyłane z tych kamer strumieniowo. Systemy z zaimplementowanymi algorytmami analizy twarzy są w stanie w czasie rzeczywistym rozpoznać twarz i wskazać, gdzie nasz nieszczęśnik się obecnie znajduje. Trochę z innej beczki. Streaming w zastosowaniu w służbie zdrowia z ewolucją do analityki predykcyjnej. Załóżmy, że wróć. Chaos jest tylko w telewizji. Nikt z nas nie ma tego szczęścia, że lądując u lekarza trafił mu się fenomenalny zespół 5 lekarzy, którzy będą dbali tylko o jego zdrowie. Zazwyczaj działa to wprost przeciwnie. Załóżmy, że mamy na to rozwiązanie. Chcemy móc w czasie rzeczywistym badać i analizować stan pacjenta. I tak każdy leżąc w szpitalu jest podpięty pod X czujników. Załóżmy, że te czujniki są w stanie wysyłać dane do systemów centralnych, które mają zaimplementowane, zaawansowane algorytmy analizujące właśnie wasz stan zdrowia. Według badań takie systemy są w stanie wykazać, że coś złego się z wami dzieje lub coś, co może się z wami dziać, do około 30 godzin przed wystąpieniem tego incydentu przez zwykłe wysyłanie danych w czasie. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę pokazać wam, czym są aplikacje strumieniowe, że nie jest to takie zło, jak to wszyscy pokazują. Okej. Czy ktoś ma jakieś pytania? Bez stresu. Okej, bo trochę mi to poszło szybciej niż myślałem, więc nie stresujcie się. To jak? Czy w streamach dane mogą występować do tych streamy, które są jakby zależne od siebie, które jest dokumentowane? Zastanawiam się, czy to jest dobrze jakby zanotowane, jeśli występują te streamy danych, które są zależne. Wiesz co, to tak naprawdę problem jest na etapie wcześniejszym, bo załóżmy, modelowanie danych to jedno, ale załóżmy, że zbierasz dane z czujników i czujnik jeden wysyła dane jednym strumieniem, czujnik dwa wysyła dane drugim strumieniem i tu już nawet nie jest etap modelowania danych, a po prostu merge'owania tych strumieni. Okej. Są też trochę bardziej zaawansowane metody obsługi strumieni. Na przykładzie naszego Sparka i naszego zaawansowanego projektu, to tak naprawdę
Spark pozwala na idling i na late data. Co to oznacza? Wiedząc, że dane w Twoim systemie mogą się spóźnić na przykład o 5 minut, jesteś w stanie zbudować tak funkcję, która agreguje dane w locie, pozwalając, nie usuwając tych danych po 5 minutach z systemu, ale czekając tam, załóżmy, jeszcze buffer 5 minut, in case, gdyby coś jeszcze wpadło. Proszę. Coś jeszcze? No nic, to w takim razie bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że było ok. I mam nadzieję, że reszta dnia będzie równie miła, jak dla mnie ta. Na razie.